niewierzących. Praktykujący i niewierzący traktują praktyki jako pewien akt społeczny. A bywa, że i patriotyczny, i narodowy. To ma też wymiar pewnej odwagi i postawy szlachetnej. Tego świadkiem zresztą byliśmy tutaj w stanie Słowakowskim w czasie stanu wojennego. Świadkiem tego był ksiądz Jerzy Popiełuszko, Seleny Męczennik i wielu innych kapłanów. Przychodzili ludzie, kierując się szlachetną motywacją patriotyczną tutaj i nieraz uzyskiwali wiarę, to znaczy przyjmowali łaskę wiary w ślad za tą postawą. Ale były przypadki przecież i takie, że ktoś manifestował swój patriotyzm, niekiedy zresztą zachowując się w pewnym sensie instrumentalnie, łaski wiary nie miał i nie ma. A patriotyzm w międzyczasie stracił, czy przemienił polski patriotyzm na jakąś taką postawę właśnie integracji europejskiej, znaczy, co takiego pseudopatriotyzmu europejskiego, który nie wiadomo co znaczy. Natomiast co do wierzących i niepraktykujących jest to postawa sprzeczna, wewnętrznie sprzeczna. Znaczy samo przyjęcie łaski wiary wymaga pewnej postawy i spełnienia tych warunków, które dawca tej łaski określa. I właśnie praktyka wiary oznacza, że ktoś tę wiarę przyjmuje, traktuje je poważnie i na nią odpowiada współdziałającą. I wchodzą tu w grę zarówno praktyki religijne, modlitwa, udział przy świętej, przyjmowanie sakramentu świętych, jak i decyzje moralne. Znaczy wierność Bożemu objawieniu w wymiarze to czynia tego nie czyn. Pełni przykazania, pełni wolę Boga. Czyli jest to takie określenie, jestem wierzący, nie praktykujący, schizofreniczne, świadczące o pewnym rozdwojeniu, czy wręcz zakłamaniu. Czyli lekceważenie wobec wiary i tego, co zobowiązuje kogoś, kto wiarę traktuje poważnie. Czyli naszym zadaniem jest być wierzącym, praktykującym, czyli łaskę wiary przyjąć, z nią współdziałać, prosić Boga, przymnóż nam wiarę, ocal naszą wiarę, ratuj nas w wymiarze wiary i traktować wiarę właśnie jako ten talent, talenty darowane przez Boga, które zobowiązują do tego, aby je pomnażać, czy przez pogłębianie własnej wiary osobistej, czy przez udzielanie wiary innym. Świadczenie o swojej wierze po to, żeby inni również wiarę przyjęli i stali się właśnie wierzący i praktykujący. Czyli wiara jest nie tylko samookreśleniem człowieka, jestem wierzący, jest nie tylko poglądem, wiem, że jest Bóg. No święty Jakub w swoim liście na to odpowiada, że diabli wiedzą, że jest Pan Bóg. Czyli tak rozumiana wiara jako pogląd, jako przekonanie nie prowadzi do zbawienia. Do zbawienia prowadzi wiara, która jest relacją, przyjęciem Boga, który do nas przychodzi, nam się objawia i odpowiedzią naszą na to Boże objawienie, czyli zachowanie takiej postawy, która tę wspólnotę, relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga potwierdza. I w tym sensie wiara jest drogą Boga do człowieka i człowieka do Boga. Wiara jest miejscem spotkania, domem, w którym się spotkamy. Spotykamy z Bogiem, a w szerszym sensie wiara jest miastem, Nowym Jeruzalem, wstępującym z nieba od Boga, budowanym na apostolskim fundamencie i otwartym na wszystkie strony świata, dla wszystkich narodów. Prawda? Czyli i droga jest darem, Chrystus mówi, jam jest droga, i dom jest darem, Chrystus swoje serce ukazuje jako dom Ojca.
otwarty dom Ojca i wiara jest tym miastem, właśnie tą nową Jerozolimą, miastem światła, miastem Bożego pokoju. Czyli być wierzący to odnaleźć właściwą drogę w Chrystusie, odnaleźć właściwy dom w Chrystusie i w Kościele, odnaleźć właśnie to miasto, które ma wymiar doczesny, bo już buduje się tutaj na ziemi i ma wymiar wieczny jako wspólnota miłości nieba, jako ta nowa Jerozolima, która łączy ziemię z niebem. I tak przyjęta i rozumiana wiara zobowiązuje człowieka, aby i wiarę zachować, i wiarę pogłębić sobie, i wiarą się dzielić, czyli ma ona wymiar apostolski, ma wymiar misyjny. Trzeba dać świadectwo wiary, zgodą na dobro i wsparciem dobra i sprzeciwem wobec zła, brakiem zgody na zło w postaci grzechu osobistego, ale w postaci również grzechu społecznego, pewnych struktur grzechu, które są na świecie budowane po to, aby poszczególnych ludzi skłonić do tego, żeby te struktury zaaprobowali, żeby w nie weszli i tym samym traktowali grzech jako właściwy sposób życia po to, żeby się przystosować do obecnych warunków. I gdy zło jest wspierane, a dobro jest represjonowane, poszczególni ludzie, jeżeli są wierni Bogu, wiarę traktują jako wierność i dają świadectwo wierze, są narażeni na prześladowanie, nawet na męczeństwo i wiemy, że Kościół daje niebu niezliczonych męczenników od zarania. Dał ich niezliczone rzesze, dziesiątki, o ile nie setki milionów w XX stuleciu i daje po sto kilkadziesiąt tysięcy rocznie zamęczonych za wiarę chrześcijan dzisiaj w krajach islamu, w krajach komunistycznych, w krajach hinduizmu, buddyzmu, czy też w takich krajach demokratycznych, które podlegają ideologiom pogańskim, sprzecznym z wiarą. Czyli sama wiara nie jest poglądem tylko, nie jest deklaracją, stwierdzeniem jestem wierzący, nie jest przekonaniem, nie jest ideologią, nie jest światopoglądem. Ma pewien wymiar światopoglądowy w sobie, ale istotą wiary jest relacja zawierzenia, zaufania, wierności, przyjęcia tej łaski, jaką Bóg daruje nam w Jezusie Chrystusie, Chrystusowym Kościele. I w tych formach przyjętych, darowanych przez Chrystusa i przyjętych przez Kościół, którym jest udzielany sakrament, którym są sakramenty święte, jest głoszenie Słowa Bożego, jest wezwanie do modlitwy indywidualnej, wspólnotowej i budowanie tych struktur Kościoła, które poprzez parafię, poprzez diecezję, poprzez różne wspólnoty, ruchy katolickie, także ruchy charyzmatyczne, jest Kościół urzędowy, ale jest też Kościół o pewnym wymiarze charyzmatycznym, podporządkowany Kościołowi urzędowemu, jeżeli ma być wierny i nie przekształcić się w sektę. I taka wiara ma i osobisty, i społeczny, wymiar właśnie jako relacja. Bóg do człowieka przychodzi, jemu się objawia. Poczynają zresztą naszych prarodziców, którym się przecież objawił Bóg w raju, skoro ich stworzył i wątpliwości żadnych co do istnienia Boga nie mieli. Natomiast mieli pewną wątpliwość, czy Bóg ma takie czyste i dobre zamiary, jak deklaruje. Czyli ich grzech polegał na niewierności, nieposłuszeństwie, braku zaufania wobec Boga i zerwaniu więzi miłości z Bogiem. Czyli wiara ma się potwierdzić przez miłość, wiara ma się potwierdzić przez wierność,
ma się ona potwierdzić i pogłębić przez przetrwanie różnych doświadczeń, tak zwanej ciemności wiary, które są doświadczeniem kilku mistyków, ale w końcu każdy chrześcijanin może przeżywać ciemności wiary, ponieważ ona ogarnia całego człowieka, czyli i uczucia, i rozum, i wolę, i pamięć, i nadzieję. To wszystko wiara ma jakoś przeniknąć. Ponieważ uczucia związane z wiarą, niekiedy pozytywne, mogą łatwo się przemienić w taką osłość i pustkę uczuciową i zniechęcenie, wiara wtedy poddana jest, tak samo rozum może nie znajdować odpowiedzi na różne ważne pytania. Wówczas człowiek poddany takim doświadczeniom, czy wątpliwościom rozumowym, czy osłości emocjonalnej, może pytać samego siebie, czy ja jeszcze wierzę. Otóż jeżeli wiara polega na przygnięciu do Boga, bez względu na to, czy dodaje komuś satysfakcję, czy też nie, czy Bóg człowieka pociesza i umacnia przez poczucie jego obecności i wspólnoty z człowiekiem, jest to wiara heroiczna, która była i jest doświadczeniem wielu wierzących w Kościele. Przyznała się do takiego doświadczenia Matka Teresa z Kalkuty, która po pierwszych objawieniach, jakie miała od Boga i pewnych takich doznaniach pięknych i wyraźnie wskazaniu drogi, jaką ma pójść przez Jezusa, który jej się objawił, przeżyła potem blisko 50 lat całkowitej osłości duchowej i zupełnego braku poczucia, że Bóg jest z nią. Ale mocno w to wierzyła i spełniła wszystkie zadania, które wyznaczył jej Pan Jezus do końca. I poza swoimi zapiskami i pewnymi świadectwami, które znali ludzie bliscy, nie pokazała po sobie, że ona Boga nie czuje. Że ona Boga wierzy, ale Boga nie czuje. No, klasykiem wychodzi o pisma mistyczne jest święty Jan od Krzyża, który napisał taką właśnie książkę Noc ciemna, noc zmysłów, noc ducha, która człowieka ogołaca z wszelkich pozytywnych doznań związanych z wiarą, natomiast pozostawia to mocne postanowienie: jestem przy Bogu, chcę być z Nim do końca. Przecież taki mówię nocy wiary był poddany już Abraham, powołany przez Boga, następnie ciężko doświadczony przez wezwanie poświęć swojego jednego syna, z którym wiąże swoje nadzieje, bo z nim Bóg powiązał swoją obietnicę, będziesz ojcem licznego potomstwa wielu narodów. I Abraham również tej próbie sprostał. I każdy, kto decyduje się na wspólnotę wiary z Bogiem, jest jakimś doświadczeniem trudnym, bolesnym, bardzo bolesnym poddany, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Pan Jezus, a wytrwać do końca, to znaczy zachować wiarę do końca, jako taką mocną, głęboką decyzję: jestem z Bogiem, On jest ze mną. I jeżeli się w sferze uczuciowej pociechy żadnej nie znajduje, no to przecież pociechą są słowa Pisma Świętego. W Piśmie Świętym można znaleźć niezliczone zapewnienia, prawda, że Bóg nas kocha, że Bóg jest z nami, że Bóg daruje nam szczęśliwą wieczność, jeżeli wytrwamy we wspólnocie z Nim, że Bóg troszczy się nie tylko o wieczność, ale również o doczesność i są takie dary Boże, które pomagają kształtować życie społeczne w duchu budowania wspólnoty miłości tutaj na ziemi, zanim ta doskonała wspólnota miłości będzie naszym udziałem w niebie. I zwłaszcza gdy chodzi o te przekazy, jakie kieruje do nas Matka Boża wielokrotnie w swoich zjawieniach, objawieniach, czy te przekazy, jakie Pan Jezus kierował do różnych świętych, wśród nich świętej Faustyny Kowalskiej, czy sługi Bożej Rozalii Celakówny. Z tych przesłań, z tych orędzi wynika, i innych prywatnych, wynika,
że Bóg, który przede wszystkim chce nas wszystkich widzieć w niebie i do tego nas powołuje, chce również, aby Ziemia sprzyjała osiągnięciu zbawienia, osiągnięciu nieba, a nie stała się swego rodzaju piekłem, jakby przedsionkiem piekła, a to się dzieje, gdy ludzie, wyrzekając się wiary w Boga, rozumianej jako wspólnotę z Bogiem, niekiedy pomimo różnych fałszywych deklaracji, budują tutaj miejsce wspólnoty miłości, to co Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Kłamstwo. Kłamstwo i śmierć. Na czym to kłamstwo polega, kłamstwo, które prowadzi do śmierci? Na tym, że odmawia się Bogu prawa do człowieka stworzonego na obraz Boży i odmawia się człowiekowi możliwości potwierdzenia obrazu Bożego, jaki w każdym z nas jest zawarty. Na czym polega obraz Boży, który wierząc w Boga mamy jakoś przyjąć, zrozumieć, potwierdzić i w tym sensie sobie dochować wierności, dochowując wierności Bogu, dochowujemy wierności sobie, gdy stworzeni jesteśmy na obraz Trójcy Przenajświętszej. Czyli Boża mądrość jest jakoś w nas uobecniona przez rozum, nam darowany. Boża wolność też jest w nas obecna przez wolność. A tutaj jeszcze wspomnę, że w tym felietoniku, w którym jakoś w ostatnim numerze, niedawnym numerze Warszawskiej Gazety z ubiegłego piątku przedwczorajszego, zawarłem takie zdanie, że istnieje sprzeczność między wolnością rozumianą jako dowolność, a wolnością zwróconą ku prawdzie, dobru i życiu. Czyli wolnością w prawdzie, wolnością ku pełni życia, ku rozwojowi życia i wolnością ku dobru, ku budowaniu dobra. No i korektorka, która od czasu do czasu uważa, że autor coś tam źle i głupio napisał i stara się go poprawić, słowo dowolność zamieniła na dobrowolność. Czyli przeciwstawiam w tym felietoniku, tam w jednym zdaniu, i postawę wolności rozumianej jako dowolność, czyli jako samowolę. Wolności rozumianej jako szacunek dla prawdy, dobra i życia. A zamiana słowa dowolność na dobrowolność troszeczkę mąci, prawda, to przeciwstawienie. Więc jeżeli ktoś trafi na ten felietonik w Warszawskiej Gazecie, to nie zwróci uwagę na ten błąd korektorski. Nie dobrowolność, tylko dowolność, rozumiana jako samowola. I wspominam o takich właśnie ideologiach, które bardzo są dzisiaj rozpowszechniane i wręcz narzucane ludziom różnymi metodami, poprzez edukację, poprzez środki społecznego przekazu, poprzez decyzje polityczne, poprzez ustawodawstwo, także karne. Są to ideologie, których zasadniczym celem jest nie zniszczenie wiary w Boga, wiary rozumianej jako przekonanie, jako samookreślenie. Tak, jestem wierzący, tak, Bóg jest. Ale ma za zadanie szerzenie tych ideologii zniszczyć obraz Boży w człowieku. No i te ideologie można ogólnie określić mianem postmodernizmu. Tutaj przypomina to rozróżnienie, że czym innym jest modernizm, a czym innym jest postmodernizm i na czym ta różnica polega. Margaret Peters w ostatnim wydaniu przez siostrę Wytawki w książce o ideologii gender. I w ramach tego postmodernizmu, tego nihilizmu postmodernistycznego,
no, funkcjonują takie ideologie jak poprawność polityczna, jak multikulti, jak gender właśnie, gender queer, jak Greenpeace, jak feminizm. Wreszcie, już nie pamiętam tej wyliczanki, ale te ideologie, które zresztą częściowo na siebie jakby założone, no gorzej oczywiście, globalne ocieplenie. Te wszystkie, to jest takim wyłączyć, pamiętam. Te ideologie... Przepraszam bardzo. W ogóle przed spotkaniem najlepiej komuś powyłączać. W kościele zresztą nieraz w czasie pogrzebu, prawda? Prawie przepogrzebowała, a to nagle ktoś nerwowo szuka pokryszenia swoich komórki, nie mogą znaleźć, wychodzi. Wychodzi. Nie, no ja w czasie mszy słyszałem, że ktoś podniósł słuchawkę i zapytał... Kiedy się telefonem komórkowym, nie bardzo potrafią komórkę wyłączyć. Tak. Ktoś powiedział, chwileczkę jestem na mszy, już wychodzę, zaraz bym skończył. Na pobożna znajoma w Paryżu to widziałem niestety podczas procesu Bożego Ciała, że wokół katedry odpadania szła. To się wczuwał, bo chyba jest takie jakieś zażenowanie, przykrość tej osoby, której komórka się nagle odezwała, to z małymi wyjątkami w ogóle nie zwracamy to uwagi. Czy tam mówię kazanie, czy odprawiam się święto, czy prowadzę ceremonie pogrzebowe, tak jak gdyby się nic nie stało. Otóż te ideologie właśnie uderzają wiarę w obraz Boży w człowieku przede wszystkim. Znaczy, może sobie w Boga wierzyć, ale niech z tego nie wynikają takie osobiste konsekwencje, które są potwierdzeniem. Tak, masz rozum, masz wolną rozum, czyli odróżniasz prawdę od kłamstwa. Masz wolną wolę, czyli potrafisz skutecznie odróżnić dobro od zła. Masz pamięć, masz nadzieję zwróconą ku przyszłości. Masz duszę nieśmiertelną. Masz ciało, które jest świątynią Ducha Świętego i nie może być traktowane jako przedmiot, jako narzędzie dla pozyskania jakichś chwilowych korzyści. Nie może być oceniane według takich kryteriów jak skuteczność, jak zdrowie, jak przeżycia, jak pewna sprawność ciała, no bo w ślad za tym idzie eliminowanie tych ciał, które są czy to jeszcze, czy już niezgodne z pewnymi jakościowymi kryteriami, które ktoś stosuje. No więc jest, bez in vitro jest rutynowa selekcja ludzkich zarodków na te, które rokują jakiś pozytywny rozwój. Nie, no produkcja człowieka. Nie rokują pozytywnego rozwoju, podobnie po urodzeniu, przecież inaczej bywają traktowane dzieci obciążone jakąś wadą, której powiedzmy nie wykryto w ramach diagnostyki prenatalnej, a inaczej te, które się rozwijają zgodnie z oczekiwaniami swoich rodziców. Czyli człowiek jest traktowany jako przedmiot, jako towar. Towar wybrakowany się wyrzuca albo wraca do producenta, reklamuje, prawda? Więc podobne podejście wobec człowieka właśnie niszczy szacunek dla obrazu Bożego zawartego w ludzkiej naturze. Następnie ideologie uderzają we wspólnotę. Wspólnotę małżeńską, szczególnie ideologię gender, wspólnotę rodzinną. Wspólnotę także ludzi jako pracowników, którzy spełniają ten Boży rozkaz, Boże polecenie, aby czynić sobie ziemię poddaną. No tutaj ideologia Greenpeace, która zaciera różnicę między światem ludzkim, a światem zwierzęcym, roślinnym, owadzim, jakimkolwiek, prawda, poza człowiekiem. A w konsekwencji ludzie są traktowani jako gatunek agresywny i szkodliwy. Ślad za tym zresztą inne różne decyzje, choćby dotyczące Puszczy Białowieskiej czy Doliny Rozpudy. Czytam alarmujące artykuły, że Dolina Rozpudy ginie, że Puszcza Białowieska ginie. Dlaczego? Bo fanatycy ideologii Greenpeace uważają, że wszelka działalność człowieka wobec przyrody jest szkodliwa.
Nieprawda. Nieprawda. Człowiek ma być gospodarzem i przyroda się dobrze rozwija wtedy, kiedy ten gospodarz znajduje właściwe miejsce w świecie przyrody i określa swoją rolę zgodnie z wolą Boga. Oczywiście, że istnieje rabunkowa gospodarka człowieka wobec przyrody, ale istnieje też to postulowane przez Greenpeace wycofanie się człowieka, a nawet drastyczne zmniejszenie ilości ludzi, bo gdy ludzi jest, zdaniem tych ideologów, za dużo, to przyroda marnieje. Co też rykoszetem obraca się przeciwko człowiekowi, ale po to, żeby zapobiegać temu nieszczęściu, trzeba propagować techniki, metody przeciwne płodności, przeciwne rozwojowi ludzkiego życia. No jest ta ideologia multikulti, która polega na zatarciu różnicy między różnymi kulturami i religiami. Posunięte zatarcie aż do promowania religii i kultur niezgodnych z naszą wiarą i naszą kulturą. Kto sobie w Polsce pozwoli na takie traktowanie jakiejkolwiek religii poza chrześcijaństwem, jak traktuje się chrześcijaństwo i katolicyzm i naszą wiarę poprzez szyderstwo, poprzez bluźnierstwo, poprzez profanację, różne słowne i czynne zniewagi i cały aparat prokuratorsko-sądowniczy tutaj się okazuje jakiś całkowicie bezradny, nieskuteczny, gdy chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy znieważają krzyż, którzy znieważają Pismo Święte, sakramenty święte, bluźnią przeciwko Chrystusowi, przeciwko świętym w Kościele. No wreszcie to globalne ocieplenie, które uderza w działalność ekonomiczną człowieka. Czyli najlepiej, żeby ludzi było jak najmniej, żeby ludzie jak najmniej wytwarzali, produkowali. Dla tej garstki uprzywilejowanej zawsze, zawsze im się wyżywią, zawsze im... To Urban powiedział, rząd się wyżywi. Elita się wyżywi zawsze, nam nie zabraknie. Natomiast reszta tego ubogiego motłochu jest skazana na stopniowe wyniszczenie jakimś aktem tego, na przykład są obecne ekonomiczne decyzje władz w Polsce, które pauperyzują biednych, a uprzywilejują bogatych. Odbiera się zasiłki osobom chorym i upośledzonym i osobom pielęgnującym. Przede wszystkim pielęgnujące. Osoby chore czy upośledzone. Natomiast finansuje się różne bezsensowne przedsięwzięcia właśnie realizowane w sposób mafijny. O czym wspomniałem. Zabiera się biednym, daje się bogatym. No, gdyby ci bogaci uczciwie korzystali ze swojej mocy, dla dobra swoich, ale nie wspólnego, ale innych ludzi, to przecież nie można mieć nic przeciwko temu. Natomiast jeżeli ci bogaci postępują w sposób mafijny, gangsterski, albo osobiście z lub korzystają, albo je rozstrzaniają i marnują, to trzeba się takiemu postępowaniu sprzeciwić, a no przecież wynika z braku wiary. I wiary w Boga rozumiane jako współdziałanie z Bogiem, jako więź miłości z Bogiem, jako relacje wobec Boga. I braku wiary rozumiane jako szacunek dla samego siebie i obrazu Bożego, którym każdy z nas jest zawarty. A komu teraz do głowy przyjdzie, żeby tym ideologiom się przeciwstawić, poza różnymi autorami, którzy w prasie katolickiej czy w Radio Maryja na ten temat się wypowiadają, co ma tam jakiś zasięg społeczny naturalnie, ale niewystarczający, żeby obudzić słabo ukształtowane albo śpiące ludzkie sumienia. Słuchałem dzisiaj, koncelebrując msze święte, dwa razy listu biskupów na temat wychowania. Pewnie ktoś już ten list słyszał. Tam jest wzmianka o
wychowaniu seksualnym. Wzmianka o tym, że rodzice powinni decydować o tym, jak dziecko jest wychowywane. No, ale pytanie, a kto decyduje o tym, jak są wychowani rodzice? I czy ich decyzje będą zgodne z prawem naturalnym, czy będą zgodne z miarą? Czy tak jak wielu rodziców powiedzą, no niech się szkoła tym zajmie, bo my jesteśmy zajęci czym innym, nie mamy czasu na to, żeby edukować nasze dziecko. Owszem, są heroiczni rodzice, spotykam od czasu do czasu. Spotkałem rodziców 6 dzieci, z tym, że z wyjątkiem tam dwójka najmłodszych szkoły w wieku szkolnym, którzy organizują naukę, nauczanie dzieci w domu. Coraz bardziej to powszechne jest. I w ogóle nie widać po nich ani znużenia, zmęczenia, ani wyczerpania, prawda? Są to pewnie, że strudzeni jakoś, ale w sumie radośni młodzi ludzie, którzy siebie kochają jako małżonkowie i kochają swoje dzieci. Tak jak obserwowałem ich odniesienie się do dzieci i dzieci do nich w czasie krótkiego spotkania, to nie zauważyłem żadnej nerwowości, żadnego przeciążenia, poczucia, że oni zupełnie sobie nie dają rady. No. Więc takie dla kogoś poskromnego zdumiewające przykłady przecież. Przecież są, ale wydaje mi się, boję się, że większość rodziców myśli, no ci nauczyciele w końcu wiedzą, co robią, prawda, czy tam dyrekcja, czy Ministerstwo Oświaty. I dobrze, że nasza szkoła, że szkoła się zajmuje moimi dziećmi, a nie, że my jako rodzice mamy te dzieci w domu i musimy coś z nimi zrobić, a nie wiem jak. Czyli sam postulat, żeby szkoła liczyła się z rodzicami i współdziałanie władz szkolnych z władzą rodzicielską, wydaje mi się niewystarczający, jeżeli się nie określi, na czym to współdziałanie właściwie ma polegać i z jakimi władzami w tej chwili mamy do czynienia. Przecież mamy z władzami, które są świadome tego, co robią. No, nauczyciele nie są różni ludzie, nie muszą być pełni świadomi, ale władze świadome przecież celowo usiłują dzieci i młodzież zdemoralizować, zdeprawować. Właśnie tak ukształtować młodych ludzi, żeby jako dorośli działali w sposób zniewolony, bezrozumny, pozbawiony wiary, tak jak ona się przedstawia jako relacja z Bogiem, pozbawiony szacunku dla ludzkiego ciała, jako świątyni Ducha Świętego. Chodzi o kształtowanie takiego człowieka niejakiego, który w ogóle nie wie, kim jest, który jest pozbawiony jakiejkolwiek tożsamości. I tym samym podatny na wszelkie oddziaływania. Następnie w tym liście bodajże 10 razy jest użyte słowo wartość, wartości. Trzeba ludzi kształtować według wartości dzieci i młodzieży. No ale jest to ogólnik, prawda? Jakie wartości? No chrześcijańskie to troszkę lepiej, ale w dalszym ciągu ogólnik, prawda? Przeciętny słuchacz tego w ogóle nie rozumie, o co tutaj chodzi. No i przyznaję, że ten list przez swoją ogólnikowość i takie jakieś łatwe przejście do porządku nad tą zorganizowaną demoralizacją, która w tej chwili dzieci i młodzież dotyka, wzbudzi jakieś moje rozczarowanie. W końcu mamy do czynienia z młodymi ludźmi, ale gdy chodzi o Kościół, ale właśnie jak teraz ewangelizować? Jakimi środkami, sposobami ewangelizować tych, którzy no, jakoś tam katolikami są, jako tacy się deklarują, natomiast różne decyzje, choćby wychowawcze i edukacyjne, pozostawiają państwu. Natomiast państwo ma swoją koncepcję wychowania i edukowania dzieci, zarówno programy szkolne, jak i w tej chwili wejście różnych tych grup genderowych do szkół. Jeszcze wychowanie seksualne nie jest narzucone według tego genderowego stylu i tej ideologii gender czy queer, ale może to niebawem nastąpić. Natomiast jest już oddziaływanie na rodziców, oddziaływanie na nauczycieli i oddziaływanie na dzieci i młodzież przez to, że tacy ideologowie do szkół wchodzą już w tej chwili. I w ramach lekcji wychowawczych, czy jakichś godzin,
które dyrekcja przeznacza na ten cel. I jeszcze korzystając z finansowania, tutaj przecież i taka pani prezydent Warszawy ma na sumieniu również jakąś zgodę popartą pieniędzmi na podobne przedsięwzięcia i minister spraw zagranicznych też w takiej zasadzie, ale zdecydował się finansować w pewnej mierze działalność takich jaczejów genderowych w szkołach Poznaniu, ile pamiętam. Czyli bez zwrócenia uwagi na to niebezpieczeństwo daleko większe niż by się wydawało i bez nazwania rzeczy po imieniu w sposób konkretny, precyzyjny, a nie tylko taki ogólnikowy i jasny. No nie da się tych dzieci i młodzieży obronić przed tym neopogaństwem, które jest znacznie gorsze od starożytnego pogaństwa. To znaczy starożytne pogaństwo niosło sobą pewną kulturę. I filozofia pogan, przecież Arystotelesa choćby, czy pewnej mierze Platona, może mniej, filozofia pogańska została w dużej mierze asymilowana przez filozofię. No bo oni poszukiwali prawdy, oni dążyli do prawdy. Tak samo kultura, sztuka, prawda, czyli pewien szacunek dla natury ludzkiej, pewien szacunek dla dobra, dla prawdy. W tych dawnych systemach pogańskich, wielkich się zawiera, dlatego Kościół mógł przejąć w dużej mierze to dziedzictwo pogańskie i schrystianizować. Natomiast ideologii gender się nie da schrystianizować. Postmodernizmu się nie da schrystianizować, ani tych innych fałszywych ideologii, które są podszyte nihilizmem. Właściwie posługują się pewną otoczką, która ma zbudzić jakąś równość, prawda? A co to złego równość, prawda? Albo szanowność dla przyrody, a co to takiego złego, prawda? Więc jest taka pewna otoczka zachęcająca kogoś, żeby to zaakceptował, ale zaraz za tą warstwą kryją się następne, aż do tego całkowicie zgniłego wnętrza danych ideologii. Więc z wiary ma wynikać sprzeciw wobec pogaństwa. Zresztą alternatywą dla wiary jest przecież pogaństwo. Znaczy, ściśle biorąc, ludzi niewierzących po prostu nie ma. Albo ktoś wierzy w Boga, albo ktoś wierzy w diabła, albo ktoś wierzy w różne bóstwa bożki. A za tymi bożkami zresztą zły duch się jakoś zwykle kryje. I tak jak były bóstwa starożytne, zresztą w dużej mierze stworzone na obraz, czy to greckie, czy rzymskie, na obraz ludzki, więc ci bogowie byli skłóceni między sobą, mieli zalety, ale mieli i wady. Były bóstwa, które były wprost wzięte ze świata przyrody, prawda, słońce, czy tam jakieś drzewa, czy jakieś rośliny, czy zwierzęta, czy ogień, prawda, czy... Otóż takie bóstwa to są jakimś w świetle tej prawdziwej wiary, jaką zdajemy, jakimś sposobem działania sił demonicznych. Pismo Święte nawet mówi, wszyscy bogowie pogan to demony. No, w jednym tłumaczeniu demony, a w innym tłumaczeniu złudzenie, figmenta, prawda? Omnes diligentium demonia, omnes diligentium figmenta, bo to są dwa tłumaczenia. No ale jeżeli nawet bóstwa są tylko złudzeniem, no to pytanie, kto chce, żeby to złudzenie było przez ludzi przyjęte. No więc współczesne bóstwa to zarówno te ideologie nieraz przemocą wdrażane, jako taki bezalternatywny sposób myślenia, tak trzeba myśleć i koniec, a to myślenie skończy bezmyślnością. Albo one zwracają człowieka ku takim dobrom jak posiadanie, jak władza, jak przyjemność, jak siła, jak zdrowie, jak pewne sukcesy życiowe. No i te bóstwa mają, bożki mają takie bardzo wyraźne znaczenie. A gdy ich znaczenie się kończy, no to wyjściem jest tak zwana dobra śmierć, prawda, eutanazja, kiedy nie możesz korzystać ze swoich bożków, którym służyłeś, bracie, no to
no to wyprowadź się z tego świata sfery nicości. Tymczasem ta sfera nicości nie istnieje. Człowiek raz stworzony istnieć nie przestanie nigdy, czyli przejście od życia istnienia do nieistnienia jest po prostu niemożliwe. Taka możliwość nie istnieje. A jakie istnienie po przejściu z doczesności do wieczności będzie, zależy przecież w końcu nie tylko od, chociaż przede wszystkim od Boga, ale zależy również od tego, czy nawiążemy relację z Bogiem, czy też nie. A przenosząc to na nasze sprawy społeczne i polityczne, pytanie, czy nawiążemy relację z Bogiem, gdy chodzi o Polskę, czy też nie. Znaczy, oddamy się niepokalanemu sercu Maryi, czy też nie. Czy poddamy się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa, czy też nie. Znowu chodzi o relację wobec Matki Najświętszej, wobec Chrystusa, wobec wspólnoty świętych w niebie. I bez tej relacji, tak jak człowiek nie może być sobą, tak i Polska nie będzie sobą, albo Polski nawet w ogóle nie będzie, przed czym zresztą ostrzega Pan Jezus w swoich mocnych słowach skierowanych do sługi Bożej Rozdanie Celakówny, że albo Polska uzna moją władzę jako króla Polski poprzez intronizację, albo Polska zginie. Podobnie inne narody. I teraz, jeżeli Polska uzna właśnie w duchu wiary, w duchu posłuszeństwa, zawierzenia społeczne panowanie Jezusa Chrystusa w naszej ojczyźnie, to będzie dobre dla Polski, bo Polska ocaleje i to będzie dobre dla innych krajów, które mogą wziąć z nas przykład, poczynając od najbliższych, od sąsiednich. Natomiast jeżeli to nie nastąpi, a argumentacja tutaj jest wieloraka. Argumentacja jest taka, że intronizacja Jezusa jako króla Polski to jest szowinizm. To jest szowinizm, dlaczego Polska miała być lepsza od innych narodów. Tymczasem styl Bożego postępowania jest właśnie taki. Bóg się zwraca do konkretnych ludzi, czy do narodów. Jak w Starym Przymierzu zwrócił się do narodu izraelskiego. No to pytanie, dlaczego sobie wybrał właśnie ten naród? Wcale nie był lepszy od innych, ani większy, mniejszy. Ale sobie wybrał, no to skoro Bóg ma taki sposób postępowania z ludźmi, że sobie kogoś wybiera i dopiero poprzez tego kogoś czy tę wspólnotę, no choć mamy wspólnotę apostołów, też nie lepszych od innych ludzi, ale wybranych przez Pana Jezusa, powołanych. Więc jeżeli tak Pan Bóg postępuje, no to trzeba się z tym zgodzić i to uszanować. Jeszcze Panu Bogu za to podziękować, że sobie Polskę wybrał. No kiedyś był we Francji za Ludwika XIV. Wzywając króla i Francję do tego, żeby się oddała jego najświętszemu sercu. A teraz wzywa Polskę, żeby się poddała społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa jako króla Polski. Zresztą przez analogię do intronizacji Matki Najświętszej na królową Polski w XVII wieku, w 1666 roku. I tutaj z jednej strony mamy brak rozumienia ze strony ludzi dobrych i złą wolę ludzi złych. Więc co robić ze złą wolą ludzi złych? No dążyć do tego, żeby ci ludzie źli stracili władzę. No w tym wypadku Platforma sojusznikami. Właśnie w duchu wiary. To sprzeciw wiary. Sprzeciw ludzi wierzących, przeciwko nihilizmowi tych współczesnych pogan. Choćby się uważali za katolików i przyjmowali komunię świętą, tak jak premier i prezydent, zresztą świętokradzką. Natomiast co do ludzi dobrych, no to no niech oni będą, bo dużo dobrego robią, i są skądinąd mądrzy. Ale brak im jakiegoś światła Ducha Świętego i to się trzeba po prostu modlić. No, oczywiście, że tak. Trzeba i dlatego krucjata różańcowa za tak. Ojczyznę, dlatego modlitwa intronizacji Jezusa na króla Polski, dlatego modlitwa, żeby papież Franciszek ma świetną sposobność po temu 13 października, bo szykuje się do ofiarowania świata niepokalanemu sercu Maryi. Ale co zrobić, że Matka Boża jest konkretna? Chce, żeby Rosja ofiarowała. Rosja ofiaruje mu sercu, a świat może sobie swoją drogą ofiarować, ale to nie to samo. Tak samo. Jeżeli Pan wybiera danego człowieka, to powiedzieć, nie, Panie Boże, dlaczego akurat mnie, a nie inny. Nie, w porządku, no może być jedyny człowiek i cała jego rodzina. Ja mogę wybrać się wszystkich razem, ale teraz wybieram Ciebie. Ale ja chcę z rodziną. Na przykład, tak. Zostaw rodzinę. Ja ich kocham też i oni się martwią, ale w tej chwili zwracam się do Ciebie. No więc jeżeli Matka Boża powiedziała Rosję, no to Rosję. No to nie fałszujmy tego orędzia. A to jest drugi raz ofiaruje się no, światem. No, od Maryjni przecież i wielkiej świątobliwości papieże, jak
Pius XII, jak błogosławiony Jan Paweł II, Benedek. Ofiarowali tak, żeby był wilk syty i kozacy. Ofiarowali świat niepokalanemu sercu Maryi i Pius XII, 8 grudnia 1942 roku i Jan Paweł II, krótko po zamachu i potem jeszcze raz uroczyście 25 marca 1984 roku. Jakieś pozytywne owoce tego były. Ale to nie to, o co nas może chodzi, prawda? Nie, no bo Jan Paweł II dodał ci Rosję. Jeżeli ktoś ma możliwość dotarcia do Rosyjskiego Francisza bezpośrednio, z odpowiednią łagalną prośbą, Ojcze Święty ofiaruj Rosji, nie pokonałem sercu Maryi, a świat też skorzysta na tym i potężne protesty kolejnych rządów rosyjskich, tam jakieś masońskie siły chyba działają, bo Antonio Socci, ten włoski dziennikarz, ciekawą książkę, pisze właśnie o tych kulisach, na przykład zawierzenia właśnie i te masońskie siły działają w kościele. Cassicio Bertone, prawda, czy Angelo Sodano, no, kłamcy, prawda, fałszujący orędzie fatimskie, jakby zamykając sens tego orędzia w sprawach przeszłych. Coś już się wszystko stało, Matka Boża to przepowiedziała, był zamach na papieża, no to no, nie został zabity, ale próbowano go zabić. Były prześladowania kościoła, przecież w XX wieku straszne. Męczeństwo chrześcijan, wszystko to się stało. No w XXI coś się stało, ale coś się stanie. W XXI jest większe. Ale coś się jeszcze stanie. I szereg nieszczęść właśnie można odwrócić od świata, także tych doczesnych nieszczęść, bo są konsekwencje grzechu pierworodnego, których się nie uniknie, choćby śmierć. Każdy, czy święty, czy nieświęty, umrze. Natomiast i tam różne choroby, inne nieszczęścia nieuniknione, ale są nieszczęścia, które Pan dla nas nie chce. I właśnie sposobem obrony przed tymi nieszczęściami jest wiara, która prowadzi do zbawienia wiecznego i prowadzi również do współdziałania z Bogiem w tych kwestiach społecznych, które Pan Bóg chce nasze życie społeczne wyprostować. Społeczne, narodowe, państwowe, światowe i narody ocalić. A Pan Jezus mówi wyraźnie, chcę ocalić narody przez intronizację mnie jako króla narodów. Jeżeli Pan Bóg dopuścił, żeby Polską rządzili, no przy współudziale za zgodą zresztą wielu oszukanych Polaków, ludzie niegodziwi, zakłamani, zbrodniczy, mający na sumieniu morderstwa, obłudni, cyniczni, no to po to, żebyśmy się zapytali, no ale co dalej? Co dalej? Czy te władze mają doprowadzić do likwidacji Polski w krótkim czasie? Ja przypuszczam, że masonerię chce Polskę zlikwidować do roku 2017, tak, bo to jest 600. Rocznica ich powstania i chcą tę rocznicę uczcić właśnie między innymi przez likwidację Polski katolickiej, która jest dla nich przeszkodą. Znaczy w ogóle likwidację katolicyzmu, bo Polska jest... No w zachodniej Europie już dużo nie Polska jest ostatnią twierdzą. Ale Polska jest jakimś bastionem, zresztą bywała nim też ich w przeszłości. Tak. I zwycięstwa Polski okazywały się zwycięstwami europejskimi, czego zresztą Europa notorycznie nie doceniała. Zresztą to zostali. W 20 roku, czy zwycięstwo w 1683. roku było to zwycięstwo o wymiarze europejskim, czy wręcz światowym, a nie tylko polskim. No obecna historiografia zachodnioeuropejska tych spraw w ogóle nie ceni, nie widzi, nie rozumie. Czas na nim. Ciąg dalszy nastąpi. Nie rozumie, bo nie doświadczyła tego, co myśmy doświadczyli. Ciąg dalszy nastąpi. Znaczy ja oczywiście chcę chociaż chwileczkę wysłuchać jeszcze.